W czasie wykonywania zadania ochrony bardzo ważnej osoby VIP oraz podczas wykonywania zadań panowania nad tłumem. Są to zadania wynikające z mandatu misji KFOR. Kompania otrzymała zadanie do ochrony i obrony przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, biorącego udział w spotkaniu dotyczącym swobodnego ruchu granicznego pomiędzy Serbią a Kosowem. Sytuacja w ruchu granicznym jest dotąd nieuregulowana. Systematycznie na tym tle dochodzi do wielu napięć i konfliktów związanych z obsadą stanowisk z funkcjonariuszami kosowskiej Policji Granicznej. Realizacja zadania ma ponadto na celu zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielowi OBWE w czasie przejazdu do miejsca i w trakcie spotkania. W związku z dużym zagrożeniem dowódca kompanii manewrowej podjął decyzję o podzieleniu patrolu na siły główne i grupę rekonesansową, której zadaniem jest sprawdzenie zabezpieczenia terenu przed przyjazdem sił głównych. Dopiero po sprawdzeniu zabezpieczeniu terenu w rejon wjeżdżają siły główne dowodzone przez porucznika Piotra Makuszkiewicza, które przystępują do zabezpieczenia przemieszczenia VIP z pojazdu do budynku Urzędu Miasta. Przed budynkiem mieszkańcy północnej części Kosowa manifestują swoje niezadowolenie. Tłum staje się coraz bardziej agresywny. Przedstawiciel OBWE, chcąc załagodzić niezadowolenie społeczne, podchodzi do manifestującego tłumu. Próbuje negocjować. Żołnierze ochrony zacieśniają pierścień ochrony wokół chronionej osoby. W czasie spotkania nie wykluczono również możliwości dokonania zamachu terrorystycznego. Wszystkie siły zadaniowe grup bojowych zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Szanowni Państwo, do zadań polskiego kontyngentu wojskowego należy przestrzeganie porozumień traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie. Wspieranie organizacji cywilnych w ustanowieniu prawa i porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania się, wspieranie pomocy humanitarnej. Na miejsca zdarzenia zostały skierowane siły szybkiego reagowania dowodzone przez kapitana Tomasza Mogilnickiego. Wyposażone w sprzęt do działań prewencyjnych przystępują do operacji Crowd Riot Control. Formują ugrupowanie prewencyjne z pojazdami i rozpoczynają działania mające na celu zabezpieczenie budynku Urzędu Miasta, rozproszenie agresywnego tłumu oraz zatrzymanie i przekazanie miejscowej policji najbardziej agresywnych napastników. Polscy żołnierze pełniący służbę na Bałkanach w ramach polskiego kontyngentu wojskowego KFOR niejednokrotnie udowadniali już, że są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia służby poza granicami kraju. Realizując zadania mandatowe na bardzo wysokim poziomie, wielokrotnie byli nagradzani przez przełożonych ze szczebla dowództwa Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód, dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Ponadto zyskali uznanie w oczach żołnierzy z innych armii sojuszniczych pełniących z nimi wspólną służbę w Republice Kosowa.
Szanowni Państwo, żołnierze kompanii manewrowej wykonują swoje codzienne zadania w składzie PKW KFOR poprzez realizację działań operacyjnych i prewencyjnych, do których należą m.in. prowadzenie codziennych rutynowych patroli, organizowanie patroli doraźnych zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych bieżącej oceny sytuacji, uczestniczenie w operacjach odizolowania, przeszukania, cordon and search, wspólnie z kosowską policją i funkcjonariuszami Policji Międzynarodowej ULEX, prowadzenie ochrony i obrony przedstawicieli dowództwa KFOR w czasie spotkań oficjalnych, utrzymywanie sił szybkiego reagowania, organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią, utrzymanie stałych sił reagowania, zapewnienie ochrony i obrony kolumn zaopatrzenia, wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów ULEK podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom ULEK poprzez monitorowanie zamieszkanych przez nich osiedli w miejscowościach przygranicznych. Ponadto organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych, uczestniczenie we wspólnych patrolach z kosowską policją, zapobieganie zamieszkom i odpowiednie postępowanie w tłumach w ramach operacji Crowd and Riot Control. Ponadto PKW KFOR w sytuacji kryzysowej może służyć jako wzmocnienie polskiego kontyngentu wojskowego w Bośni i Hercegowinie. Szanowni Państwo, po zakończeniu defilady zapraszamy do pokazu wyposażenia żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego KFOR, w tym pojazdów, uzbrojenia indywidualnego, sprzętu do działań prewencyjnych oraz sprzętu lotowizyjnego. Wyposażenie w tylnej części placu pokazowego zaprezentują żołnierze dowodzeni przez kapitana Jacka Kaczorowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.